Witam. Tak, ogólnie takie pytanie zadaliście, skąd umiesz udawać kapitana Donalda? Takie pytanie dostałem od was na komentarzach. Ogólnie nauczyłem się. Samemu się nauczyłem. Nie wiem, czy to ktoś umie. Jest bardzo banalne się nauczyć tego. Trzeba sobie ustawić dobrze język. No i od tego trzeba się uczyć. Ja się w ciągu roku się nauczyłem tego. Wiem, niektórzy mówią, że ja powinien dubbing do Kazon Donalda podkładać. No ale po prostu umiem. Nie każdy umie. To nie jest takie proste. Też trzeba ćwiczyć sobie, trenować. Ogólnie i tak mi zostało. Niektórym się podoba, niektórym się nie podoba. Mi się tam podoba, innym też. I się pytałem, jak ty robisz, że udajesz Kaczon Donalda? Jak ty to robisz? To nie jest takie łatwe, tylko trzeba się nauczyć, od tego zacząć. A dwa, trzeba sobie trenować po cichu. Właśnie, to jest to. Ogólnie tym sposobem się nauczyłem i umiem. Wiem, ja to powiem podkład dubbing do Kazu Donata, wiem. Ale nie chce mi się podkładanie dubbingu do Donalda. No akurat umiem, bo umiem. Nie wszyscy potrafią coś takiego zrobić, żeby ułożyć język, zrobić coś takiego. Wiem, jak ktoś chce się nauczyć tego triku, to mogę dać wskazówki, żebyście się nauczyli. No widzicie? Trzeba mieć trochę zdolności na ten temat, a dwa, nie poddawać się. To jest to. Ogólnie zadaliście mi takie pytanie, sprawiło się, skąd się nauczyłeś? Akurat kolega, który mnie też nauczył, on umie o wiele więcej niż ja. Ja taki podstawowy, a mi to wystarczy. I od niego się nauczyłem, coś takiego. To nie jest beatbox ani nic, żebyście nie wiedzieli, żebyście nie mylili się, bo beatbox to jest co innego. A ja nie robię beatboxu, tylko normalnie udaję Kaczon Donalda. To nie jest beatbox. Żebyście nie walnęli, to jest beatbox, bo to nie jest. Beatbox to na inny zasadzie działa. Trzeba jakiś zrobić beat, żeby to pasowało, a nie tak. Co to jest? To jest tylko Kaczon Donald. Poza imię go dnia, ze zgarza, Benz.